Hej, dzisiaj zapraszam Was na haul. Będzie to pierwsza część haulu. Postanowiłam go podzielić na trzy części, ponieważ nie nagrywałam haulu od tego ostatniego, który był luty, marzec, więc a mamy już maj. Tych rzeczy trochę się zebrało. Ja się postarałam wszystkie je zebrać. Podzieliłam je na trzy grupy. Na grupę pielęgnacyjną, kolorową i taką dodatki i ubrania. Także teraz zapraszam Was na tą pierwszą część. Będzie to część oczywiście z kosmetykami pielęgnacyjnymi. Ja Wam tutaj postaram się je pokazać. Mam ich tutaj aż tyle. Także już zaczynam, bo ten filmik będzie trwał nie wiadomo ile. Zacznę może od produktu, którego już używam i właściwie już kończę. Zostało mi chyba tylko tyle. To jest ujędrniający, wygładzający balsam do ciała pod prysznic z olejkiem arganowym firmy Eveline. Powiem Wam, już mogę co nie bądź powiedzieć na temat tego produktu, więc powiem Wam, że jest dość dobry. To, co w nim bardzo, bardzo mi się podoba, to jest jego zapach. Ale nie jest to jakieś mega, mega nawilżenie. To po prostu jak mam lenia, to wtedy nakładam sobie ten właśnie balsam. Ok, przechodzę dalej. Kolejna rzecz to nie będą dwa peelingi, które mam tutaj. Jeden to jest jeden z moich ulubionych peelingów, czyli Crazy Fruits z jak to firma? Veroni. To jest kupiony w naturze. To jest oczywiście peeling solny. I mam jeszcze peeling z Bielendy, wyszczuplający. Nie wiem, jeszcze go nie używałam, bo tamten już wcześniej miałam, bardzo go lubię. Tego nie używałam, zobaczymy jak się sprawdzi. To jest Bielenda. Ok, dalej może niech to będą żele pod prysznic, bo też tutaj trochę ich jest. Tego już, jak widzicie, też trochę używałam. Tak, tyle, takie jest zużycie mniej więcej. To jest nowej serii Wellness and Beauty, zmienili opakowanie. Nie wiem, czy wcześniej były żele. A, były, tak, były żele wcześniej, bo nawet jakieś miałam. Ten jest o zapachu... Już Wam mówię, żurawiny. Powiem Wam, że dość dobrze się pieni, bardzo fajnie pachnie, ale to jak wygląda na dłoniach, kiedy wyleje się go na dłonie, to jest tragedia. Normalnie jak krew na dłoniach. Ok, kolejny żel to jest żel z Isany i to jest żel dla sportowców o nazwie Run. On jest całkiem niezły, ja go lubię, zwłaszcza kiedy rano się myję. Nie zawsze się biorę prysznic rano, ale kiedy biorę po bieganiu czy coś, to właśnie wtedy używam tego żelu i jest całkiem ok. Za cenę 2,49 zł na pewno warto go wypróbować. Następny żel pod prysznic to będzie, nie wiem czy już Wam go pokazywałam, ale chyba nie, to jest żel mandarynka i jakieś tam cytrusy, nie, limonka, mandarynka i limonka, to jest z tej francuskiej firmy bodajże, jak się nie mylę, też jeszcze go nie używałam, nic więcej Wam nie powiem na jego temat. Kupiłam też dwa zestawy, mam tutaj tylko jeden, zestawy Playboya, tamten się nazywał Play It Lovely, to są z Biedronki, ten jest Play It Sexy, oczywiście, tchu mi zabrakło, oczywiście dezodorant i żel pod prysznic, taki duet, to kosztowało 10 zł, tamtego żelu już prawie nie mam, dezodorant też mi się kończy, także pewnie przerzucę się na te. Są całkiem, całkiem ok, także na pewno warto wypróbować, a za tę cenę tym bardziej. Kolejna rzecz to niech będą coś do ciała. Najpierw to Super Slim, number 7 firmy. Ja go kupiłam na stronie Patala. To ma być produkt antycelulitowy. Ja go może dwa razy użyłam, nie powiem Wam zbyt dużo na jego temat. Także coś takiego. Kolejny balsam do ciała to jest, już Wam mówię, biogranat i masło shea, czyli shea, jakkolwiek jak wolicie, oczywiście z Altery. Coś do mycia znowu i to jest peeling. Kupiłam drugie opakowanie po jednym tylko użyciu, bo stwierdziłam, że warto go kupić. On kosztuje na promocji 3,99. Jest naprawdę dosyć dobry jak na Isane, także warto skorzystać z tej promocji i wypróbować. Może też Wam przypadnie do gustu. Kolejny produkt do ciała to jest krem do ciała, który ma modelować i ujędrniać. To jest z firmy Nivea z koenzymem Q10. Te produkty, z tego co wiem, są już wycofywane. Ja po prostu sobie kupiłam, kiedyś miałam balsam z tej serii i
Head lat wstecz i bardzo go lubiłam, także tego produktu też już zaczęłam używać. Niestety mam ostatnio fazę, żeby wszystko otwierać i próbować. No, ale na razie też nic więcej Wam nie powiem na jego temat. Jeszcze kolejny produkt do ciała, kupiony ostatnio właśnie w Superfarm, jak byłam na spotkaniu z Luizą. To jest Nux, ten, który daje taki złoty blask. Oczywiście to jest suchy olejek. I ostatnia rzecz już taka do ciała, to jest taki zestaw, firmy Ted Baker, czy Barker, czy jakkolwiek, różni mówią. To jest takie pudełko i w tym pudełku są trzy produkty. I już Wam mówię, tu jest body wash, czyli żel pod prysznic. To jest coś do kąpieli. A to jest coś do ciała, to jest jakiś suflet do ciała. Bardzo ładnie pachną te produkty, naprawdę fajne. Bardzo mi się spodobały, pudełko też całkiem czadowe, także na pewno będę tego używać. No i teraz może, aha, jeszcze jedna rzecz do ciała tutaj mi się schowała, to są nożyki kupione w cenie na do widzenia w Rossmanie za około 40 zł. To są nożyki z Gillette Embrace, pięcionożowe. Bardzo je lubię, to są chyba najlepsze, jakie w ogóle miałam. Ok, teraz może coś do twarzy. Ach, wszystko mi spada. Może zacznę od odżywki, którą mam już bardzo długo, używam ją 1,5 miesiąca. Pewnie nagram o niej oddzielny filmik, ale jeszcze za jakiś czas. Na razie powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Ja widzę efekty, także taka odżywka. To jest odżywka oczywiście z Rossmana For Long Lashes. I co my tu jeszcze mamy? Okej, dobra, to niech będzie ta twarz. Do twarzy mam oczywiście nowy żel stopy, bez którego ja się nie obędę. Żel z Garniera, do wypróbowania sobie wzięłam taki. Nie wiem, czy mieliście z nim do czynienia. To jest taki właśnie z taką szczoteczką tutaj. Mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Okej, jeszcze jeden żel do mycia twarzy. Ten jest... kurczę, z Rival de Loop, kupiony właśnie wczoraj, jak się nie mylę, czy jakoś tak. I jeszcze kupiłam też krem pod oczy, ponieważ kupiłam sobie krem pod oczy w Warszawie z pani Walewskiej, firmy Miraculum, ale powiem Wam, że nie doczytałam się, dopiero później spojrzałam, że jest to krem do skóry dojrzałej. Więc stwierdziłam, że no może jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby używać kremu do skóry dojrzałej, dlatego kupiłam sobie po prostu ten z Rival de Loop i tego już zaczęłam używać. Jeszcze jeden krem, to jest krem, który dostałam, to jest krem Hydra In bodajże i to jest firma Dermedic. I jeszcze jeden krem, to jest Help Cera Topowa, krem nawilżający, bezzapachowy i tam jakieś tam pitu-pitu z firmy AA. Jeszcze też nieużywany, nówka sztuka. I co my tu jeszcze więcej mamy? Ok, kupiłam sobie jedną maseczkę z, no, z tej firmy. Nie będę łamać sobie języka. Znane maseczki dosyć. I peeling drobnoziarnisty z Liren. Kupiłam go w Biedronce na jakiejś wyprzedaży. Ok, i zostało nam już naprawdę niedużo. Przewraca mi się nawet. Jedna rzecz to jest taki proszek, nie będę Wam pokazywać, bo mi się wysypie. Tutaj jest taki proszek, który nakłada się na szczoteczkę do zębów i on ma wybielać zęby. To też kupiłam na Patalu. I coś, co kupiłam w naturze i to jest hialuronowy wypełniacz ust. Ja Wam pokażę, jak on wygląda, bo wszystkim się wydaje, że to jest jakaś strzykawka, ale nie, nie, nie. To nie jest strzykawka, to jest po prostu tubka. Oczywiście zegar musi bić, standard u mnie. To jest taka tubka, po prostu się nakłada na usta. Powiem Wam, że nie zauważyłam, żeby jakoś szczególnie powiększał usta, ale na pewno je odżywia i nawilża, także całkiem jest ok. Chociaż tak, no wiecie, zobaczymy. Na razie jeszcze też za krótko go używam. Ostatnia rzecz z takich pielęgnacyjnych rzeczy to jest gąbeczka, również kupiona na Patalu. Gąbeczka do mycia twarzy oczywiście. No i mam trzy nowe zapachy. Zacznę po kolei. Najpierw kupiłam sobie Lady Gaga, której nigdy wcześniej nie miałam. Lady Gaga, wszystkim dobrze znana. Udało mi się skorzystać z promocji, że dostałam taką śmieszną, malutką kosmetyczkę.
śmieszną, bo ma, ta świeci się strasznie. I do tej kosmetyczki są, jest bryloczek z takimi różnymi zawieszkami. I kolejny zapach to jest Enigmatic i to jest kupiony w Biedronce bodajże za 10 zł. Bardzo ciekawy zapach, naprawdę warto sobie powąchać, jak będziecie mieć szansę, to u Was w Biedronce będzie, także polecam Wam wąchnąć sobie. One nie są zbyt trwałe te zapachy, ale po prostu są takie, niektóre są fajne, niektóre po prostu mi się podobają, także na pewno warto powąchać. I zakup z ostatniej wizyty właśnie w Warszawie, kiedy byłam na spotkanie z Luizą. Kupiłam sobie za pół ceny, bo pani była pod Yves Rocher i wypełniłam ankietę. Dostałam kupon 50% off, więc skorzystałam i kupiłam sobie najładniej pachnącą wodę toaletową, chociaż to się nazywa woda kolońska. I to jest zapach, już Wam mówię, to jest zapach werbena. Bardzo ładnie pachnie, bardzo mi się podoba. Był przeceniony, to znaczy kosztował chyba 79 zł, ja go kupiłam za 40 i tak całkiem sporo, ale naprawdę, naprawdę bardzo fajny zapach teraz na te letnie dni, letnie powiedzmy, na te ciepłe dni. Ok, i to już cała część pielęgnacyjna, zaraz będę nagrywać kolejną, czyli kolorówkę, więc już zapraszam Was do oglądania. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku, no i do zobaczenia w tym kolejnym.